Siema, jestem i witam serdecznie na naszym odcinku ze gry Spec Ops The Line, a ja idę dalej. Trzeba zejść tutaj niżej. Ostatnio z niestety smutkiem trzeba było odejść z tamtego miejsca, ponieważ ludzie nie za bardzo chcieli... Znaczy, byli chętni oglądać nas przez to, co się wydarzyło tam w ogóle. Wow. Rozdział 5 już? Jesus. Krawędź. God damn. Signals coming from down there. Way down. 33rd's dangling a long line. Time to reel it in. You know this is a trap. Absolutely. The whole city's gone crazy. Daniels might be our only hope of sorting this mess out. Ale tu jest widok. Ja pierniczę. Tu wszystko jest zasypane piaskiem. Tu jest... Wow, ale to wygląda epicko, naprawdę, wow. To wygląda... Ta ściana, jakby tak... Wow. Tam jakiś most jest ogólnie, po którym pewnie można by było przejść. Ha, ciekawe. Follow me. Sounds like Agent Daniels is enjoying his stay at Camp Truth. I don't care what anyone says. Dubai is still the number one vacation destination for company men worldwide. Tak, bardzo. Normalnie aż mam ochotę tam przyjechać. A sorry, już tutaj jestem. Ja pierdziele. Ja bym... Co on właściwie robi? Czy on chwyta to swoimi dłońmi? Ma rękawiczki niby, ale... Oni zjeżdżają na swoich dłoniach, to jest... To jest bolesne. Od samego patrzenia na to, to boli. Kto to wymyślił? Osiągnie to punkt kontrolny. Dobra, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Ja pierdziele, co za widoki. Wygląda naprawdę świetnie. No dobra. I don't want to take your last piece, dude. Take it. Stole it off of Benson anyway. Ah, well, fuck that guy. No kidding. Silencer's on. Take him out. You know, with all the shit going consider on, it done. No, udało się nawet, kurde. Chciałem zaznaczyć drugiego, ale na szczęście oni pomyśleli za mnie i to mi się podoba. Maksymalna ilość amunicji. Okej, już mam max. A tego się nie spodziewałem. Do UMP by się przydało, albo jakiś kałaszek. Żeby po prostu była amunicja, to sobie wymienię tam, gdzie mam mniej amunicji, żeby zaoszczędzić mój cichy pistolet. Go ahead, Corporal. Operation Reclamation has suffered max casualties. Hold your fire until I give the word. No longer a threat. Remaining Grey Fox members in vicinity. Be prepared. What about the civilians? Did we get them out in time? Some. 30, maybe 40. We don't know yet. God damn it. Forgive them, for they know not what they do. What was that, sir? Nothing, Corporal. Tell the tower we are already broadcasting. We're ready for them. Yes, sir. Corporal, has Lieutenant Bradley reported in yet? No, sir. Go check the stairwell. See what's holding them up. Yes, sir. O nie. To strzelać? Wycofać się? No nie ma gdzie. Dobra, mam cichy pistolet, to zawsze jest coś. Kurde, to było po cichu, ale... Co mogłem zrobić w takiej sytuacji? No jedynie to... działać! Man down, man down! O kurde, gość się wysunął na początek, chyba ten też spadnie. Dobra, cicho, spokojnie panowie, wszystko będzie dobrze. Oj, bardzo dużo tam ich jest. Bardzo dużo. Kapelusz, upadaj! Chyba ten też leży. Bardzo good. Dobra, udało się. Dobra, powinienem korzystać... A dobra, zresztą nieważne. O, a kałacha bym sobie wymienił. Tylko bym się tutaj ustawił i sobie bym wziął to. Dobra, dobiłbym tego typa. O kurde, nie, odsuń się, kolego. Dobra, nie będę, kurde... No jest to jak jest, ale no, nie będę zostawiał typa i być tutaj krztusił się tutaj przy mnie, no bez jaj. Aż takim brutalem nie jestem. Chociaż nie jestem pewien. Wow, okej, okay, biorę to. Ładuj, ładuj, dobrze, dobrze. Krówka, czy jak to nazwać? Karabin szturmowy, maszynowy, nie szturmowy. To jest kałaszek, ale może z tego nawet będzie... Kurde, ale ładnie wygląda ta broń. Dobra, panowie, idziemy na dół.
Nie ma co czekać, kurde, trzeba cisnąć niżej. Też pewnie się... O właśnie, a propos. Trzeba powiedział grenade out. Chyba leż, kolego. Chciałem sobie przeładować broń, ale... No, przeładuj broń, mordo. Aha, nie mam już jak przeładować, no tak, faktycznie. Dobra. Drugi leży, trzeci leży, czwarty leży. Wszyscy leżą. Może czas wstać, nie? Środek tygodnia. Znaczy jeszcze nie ma, ale już niedługo. Gościu z shotguna działa naprawdę... Znaczy jego shotgun naprawdę dobrze, kurde... O, shit! Uciekać! Uciekać! Kurde, zostaw go! Adams umiera! Dobra. Jest tu jeszcze ktoś? Dobra, Adams na górze został. Czemu nie może go tamten uzdrowić, to ja nie wiem. Muszę tylko ja. Ja tylko mogę. Ja jestem, kurde, kapitanem, dowódcą. Tylko ja mogę po prostu powiedzieć... Wstawaj, żołnierzu, idziemy dalej. Bo inaczej, jak na przykład to zrobi Lugo, bo tam jest Adams i Lugo. Jak to zrobi Lugo, to już nie jest tak. Albo na odwrót, jak będę chciał po prostu... Wow, tam lepiej nie zaskakiwać. Słyszałem kogoś. Trzeba będzie się przygotować na walankę dalszą. Gdzie? Wow, rzeczywiście. Za telewizorem. Pa. O kurde, bardzo dużo ich to jest. Okej, dzień dobry panom. O Boże, Lugo dostał. A poczekaj, Lugo, muszę... Adams, stój! Już nie mam amunicji. No tak, nie mam. Wstawaj, żołnierzu, lecimy dalej. W tym odcinku postaram się bardziej ogarniać, a nie ginąć. Nie chcę ginąć co kurde chwilę, więc... Nie mam tu do tego amunicji. Chyba chwila, tam była jakaś inna broń, którą mogłem w sumie wymienić. No bo dlaczego by nie, wezmę sobie shotgun, wypróbuję go. Tam jest UMP doktor... Nie, UMP było, to UMP sobie wezmę, o wiele bardziej wolę to. O, proszę bardzo, troszeczkę amunicji do tego było, to mi się podoba. Tutaj też jeszcze jakaś brońka jest, czy coś? Tam mam iść? Gdzie? A tam mamy iść, ale tutaj co jest, może jakiś... O, proszę bardzo, dane wywiadowcze. CIA Ops Squad, codename Gray Fox. Known members include Thomas Daniels, Brian Castevin, Jeff Riggs and Rick Gould. Interrogation of Daniels has revealed CIA to be responsible for attacks on our outposts throughout the city. CIA attacks have been aided by members of local populace, heretofore referred to as insurgents. Insurgents believed to be operating directly outside our territory. Daniels' questioning has revealed possible location of stronghold. Raid has been scheduled with intent to neutralize CIA threat and establish order in the area. If all else fails, recommend use of Daniels to lure other CIA members into the open. Dokładnie tak. Trzeba to zrobić i trzeba to załatwić. Ej, tak, dobra, nieważne. Tutaj mam jakąś broń? Wow, jest dużo tej fajnej broni. Okej, to ja bym sobie ją przejął, tak? Czy nie? Wydawało mi się, że jej było więcej. Ale nie chcę, wolę jednak tego UMP-ka. Dawaj. No bo starczy, bo będę tutaj przeglądał to broń i przeglądał. To nie jest, kurde, to jestem zakupy w sklepie. Jak tam? Może coś się powiedzieć o tej sprawie? Jak to wygląda? W sensie, jak tutaj to wszystko wygląda? Nie? Okej, to spadam. Ale to jest strasznie wysoko. Dubaj! To jest niesamowite, kurde, miejsce, naprawdę. A jeszcze takie postapokaliptyczne. Kocham postapo w ogóle, więc... Naprawdę wygląda to świetnie. Znajdź drogę na dół. Zdejmij snajperów? Powiem szczerze, nie widzę żadnych snajperów. Okej, nieważne. Sniper rifle here. Could be useful. Nice gun. Włącz 16-krotne przybliżenie? Okej. Okay. Tam jest snajper. Pod C jest 16-krotne. Dam się przesunąć. Niestety, kurde, zły przycisk klikam. Och, kurde. Walker, what are you doing? Get back in the cover.
Przestań do mnie gadać! Nie jesteśmy, kurde, na ty. Udało się chyba, trafiłem. O shit, muszę uważać, bo to jest, kurde, cenna broń. Bo gdzie jeszcze jest snajper? Jakbym widział go, ale jednak nie. Enemy is everywhere! Taki był, kurde, tekst chyba, z tego co kojarzę, w Mass Effect'cie. Oni też mają snajperkę. Dobra, kolego, że żyjesz? Nie żyjesz. Nie zatrzymuj się. Kurde, ale ta snajperka jest fajna, chociaż to powiększenie mnie troszeczkę rozwaliło. A, mogę sobie... To wezmę sobie właśnie, czy ja użyłem? O, teraz mam ten tłumik, tak? Mam tłumik, widać go nawet. No dobra, nieważne. Idę dalej. Coś czuję, że coś się zepsuje. To jest zbyt piękne, przysięgam. Ale dobra, może to tylko moje przeczucie. Let's cross over. Move fast, stay low. Shit! Incoming Halo! I hear it. She's a big bitch, ain't she? Yeah! And her friends know exactly where we are. Oh, yeah. Get ready! They're headed right for us! Zaskakuje. O kurde. No dobra, panowie. Jak was tu rozegrać? Aha, mogę tak zmieniać, okej. Okay. Dobra, ty koleżko, idziesz tutaj. Ty idziesz tutaj. A ty kurde skąd? Aż wybuchło mi, kurde. Dobra, tutaj jeszcze jest kolega, dzień dobry. Wow, spokojnie. Jestem tylko zwykłym asystentem. Dobra, leży. Trzeba niestety w brzuch strzelać. Jakby to powiedzieć, w głowę lepiej strzelać niż w brzuch, no ale niestety. Ła. No ty kurde. Chyba nie, anuluj. Chyba leży koleżka. Dobra, to jest sobie, kurde, posprzątam parę frajerów. No niestety, trochę mnie obijają, nie ma co, kurde, oszukiwać. Dobra, schowam się. Mierz wysoko, no, mierz wysoko. A panowie, na razie sobie stójcie tutaj. Muszę tylko znaleźć przeciwników, na przykład tego koleżkę, tego też. Muszę tylko uważać na moją amunicję i wszystko będzie cacy. Siema, aha. Powinien zmienić pozycję, ale chyba tu jest najlepiej, bo tu jest tak w miarę wysoko. O kurde, nie mam niestety żadnego tego granatu. Pewnie jakbym się przesunął gdzieś, to może by coś... Dobra, spokojnie. Chowaj się, Lugo. Lugo albo Adams. Już nie wiem, nie mam pojęcia niestety. Dobra, chowaj się. Mała amunicji. Bardzo źle. Dobra, uwaga. Let's go. Ping. Cyk. Dawaj tutaj. Move it. Ty koleżko, gin. Ja mam bardzo mała amunicji. Zależy. O, to nie, to jest... Kurde, gdzie tam Lugo poleciał? Co jest do jasnej? Dobra, udało się. Wow, dobra, ja nie mam amunicji. No dzięki za informację, że jesteś, kurde, idiotą. Przykro mi, stary, no ale taka jest prawda. Boże, wszyscy leżą? Czemu oni wybiegli po prostu naprzód? Znaczy, ja wiem, że może gra tego wymaga czy coś. Po prostu czekałem na egzekucję, przysięgam. Hostile down! Nikt nie zginie! Cicho! Wypierdzielaj stąd. Już jestem. No to się nie wychylaj, naprzód! O, ja pierdzielę. Dobra, następny. Mam bardzo mało... Nie mam amunicji kompletnie, to jest jedna sprawa. Gdzie jest, kurde, przeciwnik? Tutaj jest. Chyba dostał jeszcze, ale... Ja pierdzielę, to było ładnie wycelowane, nie będę ukrywał. Nieźle wycelowałem. Dobra, kolego, ktoś tutaj ma amunicję? Na początku było parę przeciwników, potrzebuję naprawdę. Egzekucja, siema. Do widzenia, kurde. Mordujecie cywili, to ja pomorduję was. Zadowoleni jesteście? Bo ja nie. Niestety nie. Nie wiem, co wam strzeliło do głowy, ale no cóż. Chyba stój ci kukakiki. Ja pierdzielę, gościu. O, proszę bardzo. A to chętnie przyjmę. Z miłą chęcią sobie tutaj przeładuję. Wezmę sobie snajperkę. Nawet fajnie mi się z niej strzela. Nawet coś tam trafiam, więc jest dobrze. Ja sobie podbiegnę bliżej.
Chociaż jestem ciekaw, czy ogólnie na przykład tutaj nie ma jakichś fajnych rzeczy. Tych drzwi raczej nie otworzę, dobra. Próbuję jakoś tak obszukiwać miejsca, żeby znaleźć jakiś kurde, jakąś amunicję czy coś. Nie mogę tutaj wskoczyć oczywiście. To jest kałaszek, ale już kałasznika, ale nie potrzebuję. Czy oni weszli? O kurde, RPG tutaj było. Oni to tam sobie poszli, tak? Super. How many men did you bring here, Agent Daniels? No. I'm not answering questions. You have to let me speak to Conrad. Oh, really? How long you think Daniels can hold out? Not much longer. No, nie są... Gdzie oni tam biegną? Dlaczego oni biegną? Aha, bo tam nie przejdę. Może jakieś dane wywiadowcze się świeci, tam coś jakieś zielone jest, może to jest... O, przepraszam bardzo, jest amunicja, którą chętnie sobie wezmę. O, tak, 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 tak. Przyjmę z miłą chęcią. Znowu z miłą chęcią, ale przyjdę, przyjmę z miłą chęcią. Dobra, to dawajcie chłopaki, lecimy. Oh shit, wlezłem w ścianę. Aż mi przycięło. Ja jest na ultra, więc może harczyć. Przeskok. Przeskok, panowie, i lecimy do góry. Wow, 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 wow! O nie, bardzo źle, jestem w beznadziejnej sytuacji. Nic nie mogę z tym... A, spadłem. Chowaj się, chowaj się! Ja pierdziele, ale beznadziejna sytuacja. Chyba chodź, kolego. Opadł. Do widzenia. Ten co, kurde, leci? Co to było? Gościu nie miał kompletnie żadnego hełmu, żadnej ochrony, nic. Nie wiem, czy mierz wysoko, snajper, karabin, wszystko się zgadza. I łatwo padają przeciwnicy, ja myślałem, że będzie ciężej, ale takie właśnie poziomy trudności lubię. Że nie są, kurde, jakimiś gąbkami na pociski, tylko po prostu padają szybko, ale ja też mogę szybko paść. Tyle. Wow. To jest, kurde, jakiś nożownik? Co to jest? A próbuję jakoś zobaczyć, tutaj nie ma czegoś, co bym mógł pozbierać. Mam w sumie, jakby nie patrzeć... Został? Żyje, dobra. O kurde, ja się schowam i użyję snajperki, to jest dobry plan. Znaczy, nie jest to dobry plan, ale przynajmniej tak mi się wydaje. O, 8. Nie ma, koleżko. Nie ma. Dobra. Co? Snajper? On the left balcony? Chyba tutaj gdzieś. Nie ma, koleżko. O kurde, nie, nie, nie! Granat, granat! Biją! Wow! Cofka, 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 cofka. Nie chcę, żeby mi trafił jakiś, kurde, skurczybyk. Nie ma, koleżko. Jesteś, kurde, wrogiem czy przyjacielem? Wrogiem, tak? Kurde, Lugo stoi obok tego... A, nie trafiłem! Okej, leży. Ja pierdzie... Jest tu, idzie tutaj naprawdę dużo jak tutaj. Aż tu strzela ostro. Tam? Powiem szczerze, że gościu, naprawdę wystraszyłeś mnie przez 5 sekund. Shit. Marnuję amunicję. Kompletnie. O kurde, nie! Take cover, dokładnie! Wow, shit, man! Dobra. Dobra, bo kurde, dużo ich tutaj jest. Bardzo źle. O kurde, nie, 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 nie! Umieram, umieram! Chowaj, chowaj, chowaj! Gdzie ty biegniesz? Gdzie ty biegniesz? Ja pierdzielę! Wcisnąłem spację, a on biegł i biegł. Ja myślałem, że się przytrzymuje spację, a nie naciska spację, jak chce się biec. Biegnąć, nieważne. O jejku, i znowu ta sekwencja od nowa. No dobra. No siema, koledzy. Muszę uważać, bo ja celuję tak, jak celuję, ale niestety... Co jest gran... A kurde, no, nożownik mnie zarąbał, dobra, nie spodziewałem się go kompletnie. No cóż, już drugi kurde zgon obok siebie, nie podoba mi się to. Nie mogę, dobra, nie wiem po co mi ten kurde... Kurde, pieprzony nożownik.
Masz fraj... O kurde! Nie, no... Z tego, co kojarzę, to właśnie rozbrajanie pod shiftem kładzie ludzi na hita, ale jak widać, nożownik dostał już 5 razy w twarz w wojsku i postanowił jednak, że kurde, rzucę tutaj granat, mnie to denerwuje. Siema, koledzy. Nie wiem, gdzie jest wejście, ale kurde, zginiecie wszyscy. Jest tam gdzieś. Jaki target? A jeszcze backflipa zrobił, ja tam muszę podejść. Że cały czas kurde biec do przodu, bo inaczej się zatnę znowu. Tak jak poprzednio. A tego bym nie chciał. I tu będzie więcej podchodzić. I tu bardzo, bardzo dużo. Tu kolego leżysz. Nawet nie wstawaj. Nawet kurde nie próbuj kurde trikować tutaj mnie. No może to jakoś pomoże. Stay sharp, they're coming from all sides! Ale leży. Sniper on the balcony, left side. Left side, tam sniper od balcony. Nie widzę niestety, w której stronie gościu jest. Dobra. Leży. Leży, leży, leży. Bardzo źle, ale ja muszę tu coś wziąć. Dobra, biegę tędy, ja potem odzyskam tą, albo nie odzyskam tego, jak to jest. No ty gnoju, spadaj! Następny. Masz kurde, sam się dupłem, ale dobra. No. Leży. Dawaj, szybko, szybko, szybko. Cyk. Jestem wystawiony na wszystkie możliwe strzały z każdej możliwej okolicy. Stop, 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 stop. Dobra, na spokojnie. Mam jeszcze jednego flasha, albo flasha, nie wiem. Strasznie denerwujące są... Gdzie on ten granat jest? O, udało mi się! Ja pierdzielę, ile tu było walki. To było straszne. To było naprawdę straszne. Myślałem, że tego nie zrobię na trudnym, ale się udało. Ale ta gra jest wybitnie trudna. A czy w sensie trudność trudnością, bardziej to, że bardzo szybko można zginąć. I to jest jedyna trudność na trudnym poziomie. Oni giną w miarę, ale jak jest dużo, to już się robi nieciekawie i to tak dosyć mocno. A jednak chciałbym przeszukiwać ich, poznajdować jak najwięcej amunicji. I jak najciekawsze jest to, że oni kompletnie nic, o, prawie nie mają. Na szczęście coś tutaj się udało znaleźć. To jest dobrze. O, och, od razu lepiej. O, nawet dwie są, to super. Po prostu to jest masakra. Bo dawaj mi tej amunicji, naprawdę. Potrzebuję amunicji, to naprawdę dużo amunicji potrzebuję. Oni z góry schodzili, kurde, ciągle. Jakimś tam bokiem, tutaj, tam. No, masakra. Nie mogę już nic więcej zebrać, tak? Muszę być pewien. I tyle, no dobra, jestem tutaj. Witam, panowie. Zjadam po linie. Aż się gra przycięła z tego wszystkiego, bo ona też nie może po prostu uwierzyć, co tu się właściwie dzieje, nie? Ale tu jest, kurde, zjazd po wielkich budynkach. Wow. Wow! Ale żem... Okej, widzę, że jesteśmy jedną drużyną po prostu. Każdy sobie sprawia problem. A, osiągnięto punkt kontrolny, świetnie. Dobra, to jeszcze raz, jeszcze głębiej bym poszedł. 33rd supposed to be heroes? This torture sounds a bit extreme. Yeah, well, with the radio man running the show, it's not that hard to believe. How you figure? Actually, I think I met him once. In Kabul. It was a reporter traveling with the 33rd. Weird guy. Kind of didn't want loose in a firefight. Never spoke to him, but the colonel trusted him completely. Couldn't figure out why. Well, it looks like that trust finally caught up with him. So what makes you think he's the same guy? Oh, it's his voice. You don't forget a voice like that. Signal's still shit. We gotta go further down.
Na spokojnie, panowie, wszystko będzie dobrze. O, dane wywiadu sobie ogarnę. Hey! You have any idea who I am? Everything cool to be. That's right. Hands off the goods. You have 30 seconds. Tell me what you want. What I want? What I want is you, man, on record, telling me about the genocide you and your friends are trying to keep hidden from the rest of the world. Yeah. Magnus, you have no idea what you are saying. Get him out of here. Oh, yeah? Well, I'll tell you what I know. I know the truth, man, and the truth is where it's at. I know every expat and fat cat Emirati hightailed it out of Dubai on permanent vacation 2 days before your office shit-canned a news piece about the storms. Yeah, and I know your wife and kids left this morning, and I know your mistress is leaving town tonight. What a chup, Sala! You know nothing of Dubai, my friend. If you did, you would know the truth is whatever we wish it to be. Any evidence you find to the contrary will never change that. Get out of my office. You can't hide the truth, man! Jednak chyba może. To jest polityk, nie? Oni mogą ukrywać wiele rzeczy. Dobra, nie będę się skradał. Znam ten zeskoczyć? Nie. No to dobra. Czyli po prostu zejdę. Czy oni są tam w środku? Tak. Lair? What? No chyba tak. Nie wiem, co mogę innego o ten temat powiedzieć. Boom! Z buta. Ale nic tu nie ma. Był jakiś szkielet, co? Z jakimiś papierami. To jest jakiś kurde gościu. Spodem, czy nie ma jakichś takich rzeczy. W sensie, jakich rzeczy, no po prostu. Chwila, kurde, aha, tędy przyszedłem? Nie, tu, do góry, dobra. Wszystko jest przekrzywione, jakby ten budynek zaraz miał, kurde, się przewrócić. Drzwi na, przed nami, tak? Aha, tam. Chyba, że tam. A to tam co jest? Tam pewnie nie można wyjść, co? A jednak warto sobie podejść. A mogę wyjść tamtędy, okej. Okay. A co jest tutaj? Bo ja przyszedłem tutaj. A co jest tutaj? A tutaj jest śmierć. Okej, dobra, nieważne. Ale kolory tutaj są różne. Wow. Ta gra naprawdę wygląda epicko. No dobra, otwieram z buta. Tak, jedną ręką, oczywiście. Shit. Wykonałem zadanie. Poszedłem na dół. Adams, Lugo, do you read? Ja, desert Deagle mam z dupy. No signal. Yama. Yama Kasi, syn wiatru. A ja kończę ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym. Oj, było naprawdę wymagająco z tymi przeciwnikami tam na górze. A ja jestem aktualnie w dupsku. Jak widać. Znaczy w sensie główny bohater. No, także dzięki. Do zobaczenia w tym odcinku ze Spec Ops The Line. Siema.